Hej, tak, dobrze widzicie, jestem już w Szanghaju. A tak w zasadzie to jestem tutaj już od 2 tygodni, tylko mi się tyle tych vlogów z podróży nazbierało do montażu, że dopiero teraz zdążyłam to wszystko ogarnąć i wrzucić. Ale cześć! Dzisiaj mam dosyć ciekawy temat do przegadania i będzie to moja opowieść z miesiąca podróżowania, samotnego podróżowania po Chinach. Mówiłam już, że moja podróż po Hainanie i Yunanie była podróżą samotną, to znaczy spotkałam kilka ciekawych osób na swojej drodze, ale ta podróż ogólnie całościowo była podróżą samotną, to znaczy ja sama wyjechałam z Szanghaju, sama byłam na Hainanie, sama pojechałam do Yunanu i dzięki wszystkim tym osobom, które chciały ze mną gdzieś tam wyskoczyć, żeby wspólnie porobić zdjęcia, coś pokręcić, coś zobaczyć, ale ogólnie moja podróż była raczej podróżą samotną przez zdecydowaną większość czasu. Zatem myślę, że dzisiaj warto byłoby pogadać o tym, jak wygląda los kobiety samotnie podróżującej po Chinach. Więc tak, zacznijmy od rzeczy takich najbardziej oczywistych i rzeczy, o których pewnie byłoby najwięcej pytań. Czy podróżowanie, czy samotne podróżowanie po Chinach jest bezpieczne? I tutaj już bez podziału na płeć. Tak. Generalnie podróżowanie po Chinach samemu jest bezpieczne, nikt was raczej w nocy w chińskim mieście nie napadnie, nie pobije, nie zgwałci, nie wiem, nie napadnie, żeby coś wam ukraść, żeby was pobić i tak dalej. To się w Chinach raczej nie zdarza, szczególnie w dobie koronawirusa, ale o tym może jeszcze w innym filmie pogadamy. Raczej będą się trzymać od was na dystans, szczególnie, że no rząd tutaj bardzo, bardzo promował teorię, jakoby to obcokrajowcy zwozili do Chin koronawirusa. Więc jeżeli jesteście obcokrajowcem, to akurat się zgadza, że Chińczycy będą się trzymali od was na dystans, szczególnie w trochę mniejszych miejscowościach. Ja już się nawet śmiałam po pewnym czasie, że jeżeli ktoś będzie chciał was pobić, zaczepić coś ten, to zacznijcie po prostu kaszleć. No i jako, że Chińczycy nie lubią otwartych konfrontacji, szczególnie z obcokrajowcami, szczególnie jeżeli sami myślą, że ci obcokrajowcy mogą mieć wirusa i mogą zwozić wirusa, co się może innego przydarzyć? A to, że mogą wam coś ukraść. No bo jak się nie lubi otwartych konfrontacji, to zawsze można mimo wszystko, nie wiem, wyciągnąć telefon z kieszeni, wyciągnąć telefon z torby, wyciągnąć telefon z ręki w jakimś zatłoczonym miejscu i tak dalej, i tak dalej. I tak jak ja zawsze mówię, że w Chinach na ulicy, w nocy, gdzieś w mieście, nikt was naprawdę nie pobije, nie zabije, to bardzo możliwe, że stracicie telefon. Znaczy, no ktoś wam gdzieś wyciągnie, kiedy się nawet nie zorientujecie i gdzieś za chwilę będziecie chcieli wyciągnąć sobie telefon z kieszeni, żeby coś sprawdzić. Nie ma. Niestety, albo stety, tutaj istnieje o wiele większe ryzyko tego, że ktoś was, wiecie, tak cichaczem, jakiś kieszonkowiec wam coś po prostu ukradnie, tak że się nawet nie zorientujecie, bez wchodzenia w taką otwartą konfrontację. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo wasze i waszych rzeczy. Pilnujcie plecaków! I ja muszę powiedzieć, muszę się tutaj przyznać, że ja się czułam bardzo bezpiecznie, jako ja, jako osoba gdzieś tam, czy to w Kunming, czy to w Dali, czy to w Jianshui, chodząc sobie wieczorami gdzieś na jakieś nocne markety jedzeniowe, chodząc sobie gdzieś tam na karaoke, czy gdzieś sama bez problemu, nie miałam żadnych obaw nawet, nie wiem, gdzieś tam o pierwszej nocy w Kunming, idąc sama ulicą, nigdy nie miałam z tym żadnych problemów, tak jak zresztą w Szanghaju nigdy nie miałam z tym problemów, tak też nie miałam na przykład w Yunanie. Co mnie spotkało jednak innego, czego być może bym się nie spodziewała, a czego być może się spodziewałam, ale miałam nadzieję, że to się nie wydarzy, to jest to, że czułam się jako samotnie podróżująca po Chinach kobieta bardzo, bardzo lekceważona. Szczególnie przez napotkanych gdzieś tam w różnych miejscach mężczyzn, bo czułam z każdej strony ten taki pewien protekcjonalizm, że ale jak to kobieta sama podróżuje, to jest niebezpieczne. Pomimo tego, że ta sama osoba jeszcze, nie wiem, 3 zdania wcześniej mówiła, a no Chiny to są takie spoko tutaj, bo tutaj u nas jest tak bezpiecznie. To bezpiecznie czy nie? Zdecyduj się. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że naprawdę ci faceci, czasami nawet dzieci, jakieś, nie wiem,
16-17-letni chłopcy, którzy, nie wiem, nawet nie są pełnoletni, nie mogliby sami pojechać nigdzie w podróż, ale już czuli jakąś taką wyższość, że ja tu jestem mężczyzną, więc ja ci teraz powiem, dziewczynko, głupia kobieto, że ty nie możesz sama podróżować, ja ci powiem dlaczego i że ty powinnaś mieć mężczyznę u swojego, nie, ty powinnaś być u boku mężczyzny. O tak. I ogólnie byłam świadkiem, znaczy zdarzyło mi się kilka takich bardzo pretensjonalnych sytuacji, w których ja już ręce opadały, miałam sobie takie, idź już facet, weź mnie nie pierdol, proszę, idź już. I w których czułam się jak naprawdę jakieś takie zagubione, znaczy ja się nie czułam jak zagubione dziecko, ale czułam, że ta osoba traktuje mnie jak jakieś zagubione dziecko. Pytania pod tytułem, hej, czy masz chłopaka, co uważam za coś, czego się nie powinno zadawać jako, nie wiem, pierwsze czy drugie pytanie nowo poznanej, przypadkowo spotkanej osobie. Gdzie twój chłopak? Bez pytania, czy mam w ogóle chłopaka, czy interesują mnie osoby płci męskiej. Dlaczego podróżujesz sama? To był standard. To, ile ja razy usłyszałam te pytania, i to były pierwsze z pytań, które mi zadawano. Jak się nazywasz? Skąd jesteś? A gdzie twój chłopak? A gdzie twój chłopak? Tak po pewnym czasie zaczęłam już po prostu odpowiadać, bo już nie wiedziałam, bo już byłam zmęczona. Ale ja nie mówiłem, że ja też nie. I z jednej strony ja też trochę, tak trochę tych chłopaczków nie winię, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że oni byli tak wychowani, po prostu tak, że mężczyzna to jest mężczyzna, ten co ma chronić i tak dalej, a kobieta to jest ta mała, taka, która sama sobie nie poradzi i która potrzebuje opieki, ale myślę, że jeżeli ci mężczyźni są już dorośli, to dobrze im zrobi taki kubeł zimnej wody, który ja im przeważnie na głowę wylewałam, albo który po prostu starałam się im na głowę wylewać. No bo na przykład, pewnego jednego dnia w Sanii byłam sobie w świątyni Nanshan Tempo. To jest ta świątynia z tym takim wysokim typem, taką świątynię, taki stojący. Było tam całkiem sporo turystów i pod samą świątynią podszedł do mnie jakiś chłopiec, bo to był 17 czy 18-letni po prostu chłopiec. I standardowe pytanie, hej, skąd jesteś? A jesteś tutaj sama? No i mówię, że tak. Więc chłopak podał taką, wiecie, rękę trzęsącą się, jak się tylko dało. A dodaj mój WeChat, nie? No to dodałam WeChat. No i zaczęłam dostawać wiadomości. Wtedy już pożałowałam, że dałam WeChat tego chłopca, no ale 20 wiadomości, jedna pod drugą, na które ja na przykład nie miałam szansy odpisać, bo nie wiem, zostawiłam telefon w pokoju i poszłam sobie popływać do morza. I wiecie, czemu nie odpisujesz, co robisz, gdzie jesteś, nie? Po czym padło pytanie, hej, a jedziesz ze mną i moimi znajomymi do Haikou? Nie, nie jadę z tobą i twoimi znajomymi do Haikou, właśnie stamtąd przyjechałam i nie podobało mi się tam, a po drugie, czemu mam jechać z tobą i twoimi znajomymi do Haikou? Nie. Ja już mam bilety kupione do Yunnanu, za 2 czy 3 dni wyruszam do Kunming. Po czym typo zaczął gadać, o super, ja nigdy nie byłem w Kunming, to powiedz mi teraz, kiedy jedziesz, gdzie będziesz tam mieszkać, ile pieniędzy trzeba przygotować, jedziemy! Co? I wiecie, to był 17-letni chłopiec, no dziecko jeszcze, które nawet nie może samemu pojechać gdzieś w podróż i które jeszcze chodzi do szkoły i ten koleś już miał tak zaprogramowany mózg, że no ja tu jestem 17-letnim prawdziwym mężczyzną, i ty nie możesz tak sama jechać, więc ty 26-letnia dziewczynka potrzebujesz mnie tutaj, żebyśmy pojechali razem. No nie, no nie, no nie. I wiecie, gdyby to był pojedynczy incydent, nie, to może jakoś bym jeszcze zlała i tak dalej, pomijając to, że ten typ tam pisał i pisał potem i w pewnym momencie tam jakieś o przyjaźni, wiecie, takie teksty, że bardzo cenię naszą przyjaźń. Fajna przyjaźń, widziałam cię przez 3 minuty, nie pamiętam jak wyglądasz. Po czym któregoś dnia zauważyłam, że typu pościągał moje zdjęcia z mojej tablicy na WeChacie i wrzucił na swoją, po czym napisał jakiś taki ckliwy tekst o przyjaźni. Usuń, zablokuj. Kolejna historia, bardzo, bardzo podobna, zdarzyła mi się zresztą w Dali, kiedy siedziałam sobie w wegetariańskiej restauracji, jadłam wegetariański kurczak Kung Bao. Myślałam, że mnie oszukali, bo ten kurczak smakował jak prawdziwy kurczak, a on był z grzyba. Siedziałam sobie, po czym weszło dwóch typów. Widziałam już, że wchodzą do tej restauracji, bo ja tam siedzę i chcą nawiązać ze mną kontakt, a nie dlatego, że chcą zjeść wegetariańskie jedzenie, bo nawet nie wiedzieli, że to jest wegetariańska knajpa.
zaczęli coś gadać, byli super w ogóle zaskoczeni, że ojej, tutaj ten obcokrajowiec mówi po chińsku, ale wolniej mów, bo ja nie zrozumiem. Tak nisko mnie ceni, że ja nie zrozumiem. I koleś oczywiście zaczął zadawać standardowe pytania, a czemu, czy jesteś tu sama, a gdzie twój chłop? W dupie. Najgorsze, co się wydarzyło, to jak wychodziłam i mówię do pani kelnerki, że chcę zapłacić, i ona mnie przepraszała. Przepraszam za tych typów, tylko weszli tutaj, żeby ci suszyć łeb. Mówię, to nie wasza wina, spokojnie, dzięki. Zapłaciłam, znaczy wyciągam już kod do płacenia, po czym ty pokrzyczy: ja zapłacę, nie płać, ja zapłacę. Aż tak nisko mnie cenisz, że mnie nie stać, żeby zapłacić 50 juanów, 55 za dwa dania w restauracji wegetariańskiej, serio, serio. Przyznaję, że to przelało czarę goryczy tamtego dnia, ja po prostu ścisnęłam tym kodem, mówię, pani, skanuj pani szybciej, ja stąd wypierdę. I ja wiem, że pewnie tutaj przyjdą jacyś faceci i powiedzą: a paskudne te kobiety, ciągle tylko by chciały, żeby za nie płacić, chcesz za nie zapłacić, to one nie chcą. Ja jestem tym typem człowieka, który nie daje za siebie płacić, bo no wisisz komuś coś. Gadałam o tym z moimi znajomymi tutaj w Szanghaju i gadałam o tym ze znajomymi Polakami i ogólnie tak, no to jest ten moment, kiedy pozwolisz za siebie zapłacić komuś. Zresztą no, to jest nieznajomy facet, dlaczego miałabym pozwolić za siebie zapłacić jakiemuś nieznajomemu typowi? A potem ten typ powie: no to chodź teraz na drinka, bo ja za ciebie zapłaciłem. Więc zapłacenie za kogoś w restauracji zawsze odbieram jako, szczególnie takie narzucanie się, zawsze odbieram jako, wiecie, taki wstęp do kolejnych roszczeń. Ja za ciebie zapłaciłem, to teraz ty musisz ze mną iść na drinka, albo musimy się umówić, albo coś. Zostawiłam, poszłam. Oj, ale niesmak pozostał, ale niesmak pozostał. Oczywiście miałam też komentarze, głównie na swojej tablicy na WeChacie, że a, paskudne te kobiety, znaczy jak opisałam tą sytuację, o, że nie można już za nie płacić nawet, no ale moim zdaniem to jest przejaw pewnego rodzaju opresji wobec kobiet, szczególnie, że no tutaj już zaczynamy, wiecie, jakieś takie narzekania, że o Jezu, te kobiety nie dadzą za siebie płacić, okropne są. Chyba jak jakaś kobieta nie daje za siebie płacić, to nie daje, pozwoli jej zapłacić za siebie, dobra? Miałam jeszcze taką sytuację w Kunming na dworcu, kiedy to jechałam do Dzięszuj, żeby odebrać kartę bankową, którą w Dzięszuj wcześniej zgubiłam. Pojechałam więc do tego Dzięszuj, po czym podjechałam do Dzięszuj i dostałam SMS-a: hej, jesteś sama, wina, nie? Mówię, ktoś przechwycił mój numer telefonu. Kto? Gdzie? Jak to się wydarzyło? Okazało się, że mój numer telefonu wziął sobie kierownik pociągu, który kazał mi się wylegitymować, bo no jako, że jesteś obcokrajowcem, to musimy mieć twoje dane, twój tam, nie wiem, numer telefonu, imię, nazwisko, numer paszportu, skąd przyjechałaś i to wszystko. I typo, który tam, nie wiem, pracuje na dworcu, chciał, no wziął sobie ten numer, żeby sobie mnie zapoznać. To jest chyba nadużycie władzy, znaczy nadużycie swojego stanowiska, żeby pozyskać nielegalnie czyjś numer telefonu, prawda? I ja jestem przekonana, że w Szanghaju takie coś nie miało prawa by się stać, głównie dlatego, że ci ludzie na dworcu nie mają prawa spisywać sobie na kartkę twojego numeru telefonu, czy adresu, czy czegoś tam, tylko jest skaner paszportu, się skanuje i to leci po prostu do systemu. W prowincjach, gdzie jest mniej obcokrajowców, jednak działa to trochę inaczej i wszystko jest takie bardziej, wiecie, wszystko na korbkę jest takie, nie? Że wszystko trzeba długopisem na kartce zapisać, a nie że się coś się skanuje i leci to do systemu. I wiecie, i standardowo pyta: hej, jesteś sama, wina, nie? I myślę sobie: kim ty jesteś, człowieku? Skąd masz mój numer? Czy ty uważasz, że to jest spoko i że ja teraz będę chciała z tobą pisać? I dodał jeszcze mój widget z tego numeru telefonu, pamiętam. Z dobrych wieści, można tego typu pracowników zgłaszać do kolei. Zgłosiłam tego pracownika do kolei. Nie wiem, co się dalej wydarzyło. No ogólnie muszę przyznać, że przez 4 tygodnie mojej podróży takich sytuacji, w których czułam się lekceważona bardzo jako samotnie podróżująca kobieta, było sporo. Było aż za dużo i po prostu za każdym kolejnym razem już miałam: dobra, idź już, typie, weź, pozwól mi po prostu jechać tam, gdzie chcę i daruj sobie to kazanie, że niebezpiecznie, że gdzie mój chłopak, że nie wiem, zapłaci. Weźcie już i już się odpierdolcie, no! Ja sobie też zdaję sprawę, że jednak południowy zachód Chin, tak? Czyli no trochę jednak
biedniejsze rejony niż tutaj wybrzeże, niż Szanghaj, czy prowincja Zhejiang, czy Jiangsu, to jest bardziej konserwatywne, to jest bardziej konserwatywne miejsce, to w dalszym ciągu, no było tego więcej niż bym się spodziewała. I jeżeli nawet ja, kobieta z zagranicy, dostałam tyle pytań, tyle pretensji i wyrzutów od jakichś randomowych w ogóle typów, to nie chcę pytać, nie chcę się zastanawiać, nie chcę się domyślać, ile takich pytań i uwag dostają samotnie podróżujące Chinki, bo w dalszym ciągu ja jako kobieta z zagranicy będę dostawała na takie rzeczy większą taryfę ulgową i zdaję sobie sprawę, że pewnie Chinka to z każdej strony gdzieś tam słyszy, że nie powinna sama podróżować, bo coś tam i że ja z tobą pojadę. Powiem wam, że dawno, dawno nie czułam się tak lekceważona, jak się czułam w tym Inanie i na tym Hainanie, ale tak szczerze to mam nadzieję, że każdy z tych typów, bo to wszystko byli faceci, tak? Żadna dziewczyna mnie nie zapytała, dlaczego sama podróżuję, pomimo tego, że też dziewczyny zagadywały do mnie, ale mam nadzieję, że każdy z tych typów poczuł chociaż lekki kubeł zimnej wody po tym, co ja im powiedziałam, że chyba będę podróżować tak, jak będę chciała. Nie możesz ze mną jechać do Yunnanu, nie możesz za mnie zapłacić. I to tyle by było. Ciekawe historie, tak szczerze. Podejrzewam, że będę miała do końca życia co opowiadać i mam nadzieję, że jak za jakiś czas się wybiorę gdzieś, to tych historii będzie mniej. I że faceci, tak wiem, not all men, okej, dobra. Jeżeli tak czujesz, to znaczy, że nie mówię o tobie, ale w dalszym ciągu, nawet jeżeli ktoś nie mówi o tym wprost, to poprzez swoje jakieś takie, wiecie, drobne gesty, czy jakieś upomnienia, czy ogólnie jakieś takie teksty, dajecie znać, dajecie mi odczuć, że uważacie, że samotne podróże nie są dla kobiet. Kobieta powinna być przy boku mężczyzn. Dobra, i to chyba by było tyle, jeżeli chodzi o tę historię i o to, jak ja się czułam tak psychicznie i jak mnie traktowano, będąc samotną kobietą podróżującą po Chinach. Nic wam się nie stanie, tak jak mówiłam na początku. Naprawdę, szanse na to, że coś wam się stanie fizycznie są bardzo małe, ale psychicznie to trzeba mieć naprawdę mocną głowę, żeby wznieść tych wszystkich facetów, którzy będą pierdolić wam nad uchem, że nie tak, że coś nie teges. I to by było tyle chyba, jeżeli chodzi o ten film. Tak jak mówiłam, moja podróż była samotna, wszystkie zdjęcia zresztą na Instagramie zrobiłam sama. Jeżeli chcielibyście, żebym na przykład w kolejnym filmie albo w którymś z kolejnym opowiedziała o tym, jak samemu robić fajne zdjęcia z podróży, bo ja dopiero teraz zaczęłam w ten sposób robić zdjęcia, zaczęłam się uczyć tego, jak samemu cykać sobie zdjęcia z podróży, no to piszcie, może któryś z kolejnych vlogów będzie poświęcony temu, jak sama robię zdjęcia z podróży. I to tyle, dzięki za łapki, komentarze i subskrypcje, a ja już za kilka dni jadę do innego miejsca, ale nie powiem wam. Mówiłam o tym na Instagramie, więc jeżeli chcecie relację trochę wcześniej, to zapraszam na mój Instagram, tam będzie relacja z tego kontrowersyjnego miejsca trochę wcześniej niż tu na kanale. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie.